Witam serdecznie na moim kanale Nowiutki Game. Będziemy dzisiaj kontynuować przygody naszego bohatera Wolverina. W poprzednim odcinku zakończyliśmy jakiś tam etap w Afryce. Teraz wracamy same do momentu, gdzie wyrzuciło nas z jakiegoś tam, nie wiem, akwenu, z tunelu wodnego, nie, do jeziora, z tego laboratorium, w którym nam szczepiono adamantium. Nam, bohaterowi, naszemu Wolverinowi. Dobra. Także lecimy dalej, trochę zimno. Z tego co pamiętam, to u Wolverina nie było żadnych przygód zimowych, szczególnie w filmie Genezy. Było oczywiście w pierwszej części, ale no tutaj pierwsza część, jak dobrze wiem, od momentu szczepienia adamantium jednak troszeczkę to potrwało. No ale dobra, wiadomo, no, jeżeli zrobiliby coś trafnego. Jep. Ci też mogli być jakoś na biało wyglądać. Teraz sobie, ale pięknie. Wrkoczuł, można by się powiedzieć, fajnie zrobiony. Mam nadzieję, że Wolverine będzie w tak kino kiedyś otwierał. Ale bardzo szkoda, że ostatni film z Loganem zakończył tak jak zakończył. Miałem nadzieję, że jakoś będzie inaczej. Jednak widać, no, adamantium troszeczkę zatrwało ciało naszego bohatera, a z biegiem wieku jego umiejętności bardzo, bardzo osłabły. No co jest dla mnie to jest wielka szkoda, że tak się stało, jak się stało. Nie będę wam tu spoilował filmów, aczkolwiek no, warto obejrzeć. Mam nadzieję, że coś podobnego wyjdzie. Z tego co pamiętam, Hugh Jackman zrezygnował z tego filmu, ponieważ nie chciał być postrzegany tylko i wyłącznie jako Wolverine. To dla mnie jest wielką szkodą, bo i tak 3/4 ludzi na świecie będzie z tego filmu, z tych filmów kojarzyć, bo on po prostu był urodzony do tej roli. Wyobraźcie sobie teraz inną osobę niż Robert Downey Jr. w roli Iron Mana, tak? Czy na przykład bohatera Thora, tak? Jak mieli mu zmienić. Zmienić tą postać w ogóle, no ta gra by już gra. Film już nie miałby takiego sensu jak miał, prawda? Jedyna chyba postać, która tak została zmieniona w Marvelu, to był Hulk. Każdy aktor, każdy jakiś film, czy to Avengers, czy to niesamowity Hulk, czy to w ogóle Hulk, każda postać była inna. Każdy aktor był inny, no to trochę było takie lipne, po prostu był Hulk. Jakoś tak słabo się odbył w filmach. Nie zyskał takiej sławy jak na przykład X-Men, czy inni bohaterowie Marvel, jak w Avengersach, czy Spider-Man. No i to samo Spider-Mana też strasznie zmienili. Dodali jakiś tam niesamowity Spider-Man. W Avengersach w ogóle ten Spider-Man jest coraz młodszy, niedługo to oni chyba niemowlaku będą brali tego filmu. Sztuka wojny 1, super, mutagen, zajebiście. Helikopter! W ogóle, nie wiem czy z tunami we wcześniejszych filmikach, fajnie jest to, że postać jest podwzorowana jak typowy Wolverine z filmu, jak Hugh Jackman, co najlepszy Hugh Jackman podkładał mu nawet głos. I wyszło to naprawdę mega. Oho. Deploying Wendigo prototype. O, podejrzewam, że będzie przypał troszeczkę. Tak, jest to ten łódek, który nas wkurza. Tak.
mini Hulk jeszcze chyba go właśnie tam to strzelnęli. Ostry czyli. Jakieś bomby zrzucają to kurwa Hiroshima, Nagasaki czy co? Parodii Schwarzeneggera. Kurde, serio. Look at you all busted up.
Dobra, na tą porę będziemy kończyć. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza. Trzymajcie się, na razie.